Cześć, z tej strony Szmer, witam w kolejnym odcinku Subnautiki. Szmer będzie tutaj budował tą stację, jak ona się tam nazywała, zaraz zresztą powiem o co mi chodzi. Stację modyfikacji pojazdów, o właśnie to będzie budował. Już zgromadziłem te materiały, czyli mam już wykraftowane dwa chipy komputerowe, szkło i te dwa tytany przygotowane. Więc może tu jest wszystko przygotowane. Jeszcze tak parę słów, wybudowałem sobie, nawet nie wiedziałem, że tutaj można okna wybudować, także wybudowałem sobie dwa okna w tej stacji dokującej całej. No i dwie szafy, tak jak widać, także jakieś niewielkie zapasy tutaj sobie będę gromadził przed wyprawą. Będę się starał tak to organizować, żeby każdy odcinek po prostu no był już taki przygotowany na wstępie, żeby się jakimiś pierdołkami nie zajmować, typu prowiant na drogę czy coś takiego, nie? Tak a propos prowiantu na drogę, to zaraz go zapakujemy. Dobrze, to teraz zobaczymy, gdzie ja mogę tą stację modyfikacji pojazdów postawić. Gdzie to się stawia, bo tu słyszałem, że to się tutaj stawia. O, tu się nie da ukryć, że postawiłem też jeszcze łóżko, żeby się móc wyspać szybko, żeby na przykład po nocy nie organizować sobie eskapady, tylko za dnia, kiedy mamy lepszą widoczność przede wszystkim. O, proszę. Simoc zadokowano, w pełni naładowane. No, 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 no. Kurczę, pieczone takie rzeczy. Stacja modyfikacji pojazdów. Co, a gdzie to muszę? A, tu się klika bezpośrednio. Dobra, to będzie szmer. I kolory można pozmieniać, tak? Aha. Teraz, gdzie tu się kraftuje? Bo ja myślałem, że stacja modyfikacji pojazdów. To ja myślałem, że tutaj już po prostu, żeby ulepszenia na przykład do simotka, nie? Czy coś takiego i co? Coś źle robię? Pewnie tak. To, że sobie go tam nazwałem Szmer, no to super, nie? No tam fajna sprawa i w ogóle, ale moduł przestrzeni. No tutaj ładujemy te rzeczy. A tu jest fabrykator, widzicie? No dobra, dobra, już wszystko kumam. Kompensator ciśnienia, słuchajcie. Moduły Simota, ale fajnie, sonar. Tylko czy ja to muszę odblokowywać? Moduły kombinezonu Brown. Nie, to już chyba mam odblokowane. No i torpedy. Moduł z tego przestrzeni ładunkowej. Moduł przestrzeni ładunkowej już mam, bo go znalazłem. I kompensator ciśnienia też mam, także do 300 tam będę mógł sobie fruwać. Fajna sprawa. Wzmocnienie kadłuba, tytan razy 2. Czy ja mam jeszcze jakiś tytan? Nie mam tytanu. Welcome aboard, captain. Nie mam tytanu. Taka historia. Także trzeba znaleźć tytan. Fajnie, fajnie, bo będę mógł teraz już wstępnie sobie modyfikować te pojazdy. O, jest, jest złom, super. Oj, oj, a co to się stało, że mój simocik jest tego, a to jest spawarka.
Już narzędzie naprawcze damy na czwórkę. No, co jest? Czwórka, o. Musimy naprawić sprzęt, a co on taki kulawy będzie, nie? Tak. W ogóle pozbierałem przy okazji też zęby Stalkera. Tego, co tutaj pływa. O, jest jeszcze tu złom. Także mam już chyba 6 zębów Stalkera. To mi wystarczy, żeby craftować z kolei, słuchajcie. To znaczy, no, będę je trzymał oczywiście do tworzenia tego cyklopa. No, no nie ukrywam, że cyklop też by się przydał. Bo tu też mamy coś, zdaje się, czy nie? A to złom. No dobrze. Zaraz zrobimy też sobie taką wycieczkę po zasoby, w zasadzie zaraz powiem, o co chodzi. Tylko będę chciał szybko tutaj zrobić tą historię z wzmocnieniem kadłuba na przykład, ale co ja... Aha, kurczę, bo muszę przerobić złom na ten. Dobra. Użyj fabrykatora, no i tak, moduł przestrzeni to już mam, moduł sprawności energetycznej, to by się też przydało, ale na razie wzmocnienie kadłuba tutaj weźmiemy, tak. I tutaj jeszcze moduł ładowania słonecznego, system obronny, system torped, sonar, czyli dane topograficzne. Polianilina, magnetyt, kurczę, pieczone. Też interesuje się tym kombinezonem Prawn, tak? Tym. Też, oczywiście będziemy chcieli craftować, bo to jest fajna sprawa, szczególnie jak będziemy mieć cyklopa, będziemy mogli go przewozić i no, zwiedzać głębokie rejony. Dobra, teraz zamontujemy ten moduł, który wycraftowałem. Gdzie on tu się chowa? No, o jest, wzmocnienie kadłuba, dobra. Dobra. Aha, kurczę, pośpieszyłem się trochę. Zaraz, moment. Pośpieszyłem się, bo nie wziąłem tutaj zapasów. Nie mam w ogóle wody teraz. Dobra, a z kolei tytan, który znalazłem, zrzucę tutaj, wiadomo, żeby go... O, rudę srebra też, bardzo cenne to jest. Okej. Reszta może zostać. Dobra. I teraz jest jeszcze tego typu historia. Gdzie mi ta stacja modyfikacji pojazdów? Ona mi gdzieś odpłynęła trochę. O, tam aż mi odpłynęła. Użyj konsoli, pojazdy, Simod, Cyklop. No i widzicie, już mam schematy, także mógłbym zacząć myśleć, właśnie jeśli chodzi o ten aerożel, i kryształ tlenku aluminium, to jest właśnie to, ten tlenek aluminium, i po to bym chciał się wybrać. To jeśli chodzi o te kwestie związane z tym tematem. Więc też pomyślałem, że może byśmy się w takim wypadku, skoro mamy
noc, to ja się kimnę. Obudzimy się za dnia. Tak, pięknie. Super się spało i w ogóle. To teraz ten tlenek aluminium będziemy szukać, kurczę, pieczone. Jeszcze przed wyjazdem szybko zapiszę sobie stan gry. Okej. Od razu też... O! Napijemy się. Simot teraz może na 300 metrów zejść, zresztą to widać tam na samej górze aktualnie, ale można jeszcze rozbudowywać te do kolejnych tych modułów. Mamy złom. Ja mam nadzieję, że ja ten tlenek aluminium po prostu będę teraz szukał w dobrym rejonie. O, co to jest? Czy to nie jest to właśnie? Chyba to nawet. A nie, ruda rtęci, sorry. Ale dobra, na razie nie kojarzę, do czego miałaby mi ten, ona być potrzebna. Ale jak dają, to biorę. Ja tylko tak się orientuję, na chwilę wypłynę, żeby znowu się zorientować, gdzie ja jestem. Powinienem płynąć... Ups. O! W stronę wyspy. I spróbujemy troszeczkę tutaj zejść niżej. Czy tutaj to ten rtęć, tak, mamy, z tego co widzę. Fajnie, że mam już tego Simota, troszeczkę człowiek się tak czuje pewniej, trochę bezpieczniej. Natomiast my musimy odpłynąć... No jeszcze kawałek, tak ostatnio jak tlenek aluminium udało mi się znaleźć, to tak obliczyłem, że to jest tak kilometr od tego mojego life poda. Znowu mamy rtęć. Dobra, lepsza rtęć niż nic. Chociaż mówię, na razie ona nie jest mi jakby potrzebna. Ale przyjrzymy się, słuchajcie, co tutaj może być. Czy to jest też ta rtęć? Tak, ruda rtęci. O, także mówię, mam nadzieję, że ja szukam tlenku aluminium w dobrym miejscu. Ale to gdzieś tutaj chyba jeszcze trochę dalej muszę popłynąć. Na razie sama sól, kwarc, no i co najwyżej ta rtęć właśnie. O, i nie wiem, czy, nie jestem pewien, czy gdzie tu spawnują się te dziadostwa, takie co się teleportują.
Czy tutaj właśnie nie znajdziemy tego, czego szukam, czyli tego tlenku aluminium? Zaraz powinny się przenieść w inne miejsce. O tak, po chwili. Co to jest? Strzela do mnie jakąś energią. Tu mam kwarc i sól. Zaledwie. Kwarc. Akurat się zespawnował. Co to, lit będzie tutaj? Chyba lit. Lit też spoko, sprawa. Dobra. Czy prawda? Chyba nie będzie mi potrzebne, ale... Ale też jest rzadko spotykane, dlatego go zabiorę. Muszę uważać na głębokość, bo już balansuję momentami. O, to jest sól. Kurcze pieczone, no. Sama sól i kwarc. Te dziadostwa jakieś kroczące z kolei. Jeszcze z tym nie miałem do czynienia, ale wiem, że to jest agresywna forma życia. Więc może lepiej niech tak pozostanie. Kurcze pieczone, no. O, co to jest? Ale to chyba kwarc. Kwarc. O, tu coś jest. O. Jest tlenek amelinium. Czyli dobrze byłem. Tu się spawnują te dziadowskie rzeczy. One się spawnują właśnie w tych miejscach, w których ja szukam. Tu jeszcze się świecą dwa tlenki. Będę chciał je zabrać, tylko nie poczekam, aż to dziadostwo niech się, że tak powiem, teleportuje gdzieś, najlepiej. O, dobra. Poszło dziadostwo.
Dobra. Jeszcze jeden tutaj widzę. Ja już zapomniałem, ile tego tlenku amelinium potrzebuje. Ale wolę już tego nazbierać więcej niż mniej. Żeby później niepotrzebnie nie cofać się. Welcome aboard, Captain. Brak miejsca w ekwipunku. O, zaraz, bo mi się tu dziadostwo jakieś zrespiło. A ja muszę coś wyrzucić w takim wypadku. I co ja bym tu wyrzucił? Rudę rtęci wyrzucę, bo to... Raz, dwa, trzy, pięć mam kryształów. Kurczę, jak podpływam, to słyszę... To dziadostwo. Dobra, fajnie, że ten tlenek ameliniowy się tak świeci, a to jest lit. Już chyba sam lid został. Ten tlenek jest taki jasny, taki biały. O, to jest chyba ten tlenek. Nie, to jest lid. A nie, tlenek. No dobra, słuchajcie, jestem na... już wiem mniej więcej, w którym biomie tego szukać. Także wrócimy. ...1200 metrów, no. Od lifepoda tego mojego. To jest ta wyspa. Jestem tak z boku tej wyspy. Tak, wychodzi na to, że jestem z boku wyspy. No i powiem szczerze, że udana wyprawa, ale skoro już tutaj jesteśmy, to tak o, zrobiłem tak, że... Ten tlenek amelinium do... aluminium oczywiście, nie, ja się tak na tego... Naśmiewam trochę z tego słynnego filmu. W każdym razie amelinium zawieziemy do bazy, zrzucimy i jeszcze bym podskoczył, potrzebuję taki jeszcze jeden materiał, taki żel czy coś takiego, takie fioletowe kulki, fioletowo-różowe takie. Nie pamiętam, jak to się nazywa, ale jak to znajdę, to będę wiedział, że to o to chodzi na pewno. No, także na razie mówię, wracamy na swoje śmieci. Także szmer zbiera materiały, które będą niezbędne do kraftowania statków, proszę państwa. To szybki tutaj. Welcome aboard, Captain. Szybki ten wpad. Simot się od razu naładuje. I słuchajcie, no, lit, rudę rtęci, kryształ tlenku aluminium. Super. 3, 6, 7 mam tych tlenków. Super, bardzo się cieszę, że tego. Nie wiem, czy to jest wystarczająca ilość, ale... W ogóle to jestem głodny.
teraz słuchajcie, popłyniemy jeszcze w stronę tutaj, w stronę Aurory i tu będzie takie pęknięcie i w tym pęknięciu znajdziemy to, czego szukam. Nie wiem, czy wystarczająco ilość, ale tam znajdziemy to. O, stalkery sobie pomrukują. O, tu jest, widzicie? A nie, to nie to. Pomyliłem, ale to jest często... A. Kurczę, pieczona uderzyła mnie potrzebnie. To często jest przy tych właśnie, ale to jest w takim pęknięciu. Gdzie to zaraz znajdę? To gdzie to pęknięcie było? Okej, to jeszcze chyba w tamtą stronę bardziej muszę popłynąć. Będzie taki mały rów tutaj, w stronę Aurory. O, 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 to jest chyba to, o czym mówię. To jest to, o czym mówię, słuchajcie. O, widzicie? I to są te kulki tutaj. I tu jest jedna, i tu jest u góry duża. Ta, co się tak na różowo świecą. Dlatego szmer... Ja nie wiem, jak to się zbiera. Galareciak. Dobra, na razie mam dwa galaryciaki. Nie wiem, czy tu więcej można znaleźć tego czegoś. Czy też nie. O, jest jeszcze, jeszcze są, super. Jeszcze są dwa egzemplarze. Bardzo mi miło z tego powodu. Ile to miejsca zajmuje? A nie dużo. Dobra. Czyli powiem szczerze, plan wykonany i zaraz się okaże. Jeszcze podsumujemy te zasoby. Tlenku aluminium mam tam chyba 7 sztuk. Galareciaka mam 4 sztuki. Wrócimy do tej naszej bazy, do tej stacji dokującej. Zabiorę rzeczy i pójdziemy do tej mojej właściwej bazy, żeby już wykraftować pewne podzespoły. Dobra, tutaj co mamy ciekawego? Tu mamy, o, rudę srebra zabiorę, tylko przerzucę w tamtym kierunku. I to, co jest najważniejsze. Dobra. Aerożel, właśnie. Galaryciak i kryształ tlenku amelinium. Tak, tak, tak. I tak sobie... No, zaraz zobaczymy, bo do Prawn Suite, do tego skafandra całego, będę potrzebował na pewno coś z tych rzeczy, czyli na pewno będę potrzebował te dwa aerożele. O, kliknęło mi się to zaawansowane. Dobra, jeden. Mam dwa aerożele. I dwa te będą potrzebne. Też, kurczę, mam. Super. Także Prawn Suite, znaczy nie mam jeszcze wszystkie, bo do tego potrzebny mi jeszcze będzie ten... Jak to się nazywało? Plastel? Coś takiego. Ja wiem, jak to po angielsku się nazywa. O, sztabka plastali. To będzie jeszcze potrzebne. I dwie takie. I dwa oleje maszynowe. I mogę craftować Prawn Suite.
Kurczę, dobra, to słuchajcie, to już nie przeciągając, będzie w następnym odcinku, do którego oczywiście zapraszam, jak to żeście zauważyli, jak macie ochotę jakiejś podpowiedzi Szmerowi, także Szmer bardzo się ucieszy na pewno z tego powodu i czeka na wszelkie podpowiedzi. Do zobaczenia następnym razem. Na razie, cześć.